Dzień dobry! Siemano, cześć. Dzień dobry, Michale, dobre rowery. Dzisiaj z Michałem dobre rowery. Będziemy tutaj taki temat dla Wam nawijali, moi drodzy. Widzieliśmy, że to jest w sumie ciekawy i niezbyt może częsty w polskim internecie temat, żeby porównywać udanego producenta dwa rowery w podobnym przedziale cenowym, no wręcz identycznym, ale pochodzące z dwóch różnych linii modelowych. Tak jak w tym jest. Przypadku. Tak. Tutaj stwierdziliśmy, że to będzie interesujące, bo sami często pytacie, czym tak naprawdę różni się Hexagon od Levela i co to dla mnie znaczy, że jeden jest bardziej sportowy, a drugi jest bardziej rekreacyjny, o co tak naprawdę w tym chodzi i co jest dla kogo. Tak, więc mamy tutaj Crossa Levela 3.0 w takim oto pięknym czerwonym malowaniu i mamy Hexagona 7.0. No i oczywiście ta ciekawostka jest taka, to łatwo da zauważyć, że Hexagon 7.0 to praktycznie najwyższy Hexagon, tak. Najdroższy, tak. Najbardziej wypasiony, tak. A Level 3.0 to jeden z tak. Najniższych To nie będzie tak działało, leveli. Że Hexagon 7.0 będzie porównywalny cenowo i jakościowo z levelem 7.0, tak. Bo to będzie trochę inaczej się już tam stopniowało. Natomiast co do założeń samych tych dwóch linii, Hexagon i Level, tak? Cross sobie to tak wymyślił, że ta seria Level będzie nieco bardziej agresywna, sportowa. Dla kogoś, kto planuje zacząć gdzieś tam przygodę z XC, no bo to są jednak takie mocno amatorskie rowery, nie ma tutaj wielu topowych rozwiązań, to będzie propozycja dla takiego kogoś, kto chce zobaczyć, czy to w ogóle jest dla niego. A seria Hexagon, no to jest taka seria, kiedyś się to chyba nazywało ATB, tak? Tak, taki, rekreacyjny taki rower górski. Komfortowy rower górski, czyli tak. Taki jak chcecie sobie gdzieś tam pojechać, nie wiem, po Niepołomicach pojeździć. To jest taki rower crossowy z szeroką oponą, rzecz biorąc. Tak, no i trochę inną pozycją, nie? No bo tutaj jednak, który będziesz no, bardziej leżał na rękach. Ale niewiele, nie? Jednak tak. Ta pozycja nie jest jakaś super agresywna. Więc Cross sobie to tak wymyślił, no i to się u nich sprawdza od lat, bo te rowery to są chyba jedne z bardziej popularniejszych modeli w ich ofercie. Czy trzeba sobie powiedzieć jedno, że były takie czasy, gdzie faktycznie level od Hexagona różnił się bardziej. Bo tak. Było tak, że kiedyś tak. Faktycznie nawet najprostszy level był zdecydowanie bardziej sportowy niż Hexagon. No który... samo to, że były levele po 20 parę tysięcy, nie? Tak, no ale też... jeszcze w ekipie włoszczowską i faktycznie prężnie stawiali właśnie na ten rozwój tej sportowej... linii były jakieś fule, nie fule i faktycznie no, chcieli tak. Gdzieś tam zaistnieć. Teraz widać, że mocno ograniczyli tą ofertę i jednak skupili się na tych gravelach i elektrykach, jak mi się wydaje, ale mniejsza z tym. W każdym razie tutaj kiedyś było też tak, powiedzmy sobie szczerze, że w ogóle nie było czegoś takiego jak Hexagon 7.0 i topowy Hexagon cenowo kończył się leciutko powyżej najtańszego levela i to było też w miarę logiczne, prawda? Kupujesz sobie tanie Hexagony, a jak chcesz mieć rower bardziej górski, trochę bardziej wypasiony, no to kupujesz najtańszego levela, prawda? A teraz tak. To się wszystko pomieszało, bo jak widzicie, tutaj mamy Hexagona 7.0, który osprzętowo jest praktycznie identyczny jak level 3.0. Co więcej, Cross też zrobił bardzo dużo, żeby level już nie był też tak bardzo sportowy, jak był kiedyś, bo zwróćcie uwagę, że tutaj nowa rama, czy nowa, ta ostatnia, najświeższa, aktualna rama levela podstawowego, czy jednego z tych podstawowych leveli, ma tak. Mocowanie podpórki zintegrowane, nie ma sztywnych osi, za to ma tego boosta, który no, nie wiem, czy jest szczęśliwym rozwiązaniem, bo generalnie mamy tutaj ramę bez sztywnych osi, ale z większą szerokością piasty, co jest takim no, dość przez wiele osób krytykowanych rozwiązaniem, no, no ale jest w każdym no nie razie. Nie ma to sensu większego moim zdaniem trochę. No i popatrzcie jeszcze, że w tej ramie dalej mamy mocowanie na przykład na bagażnik, jakbyście chcieli. Więc takie elementy, które kiedyś, no powiedzmy sobie szczerze, były typowe dla rowerów takich tańszych właśnie. Aczkolwiek też trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj dalej w tym Hexagonie, w takim bardziej rekreacyjnym, mamy to mocowanie takie mega standardowe, no nie? Jak kiedyś, tak. Jak w rowerach trekkingowych. Jeszcze nie ma na przykład na błotnik tak, standardowej tak, tej tak, poprzeczki. Tak. No on jest taki trochę, że chce udawać takiego nakokszonego XC tak. Przez tą garbatę. Tą ramę, nie? Tak, i tak że on dalej. Wygląda jak te drogie, nie? Tak, że trochę, on trochę ma tak jakieś to wzmocnienie tutaj też po środku, więc gdzieś tam on wygląda na taki szybki i sportowy, natomiast cały czas to jest takie no potulne dość, tak. Nie? Ten Michał walczy ze stojakiem, bo ja mam taką tak, ja sobie perwersję. Myślał, że nie mogą te rowery stać tak, ponieważ... Tak, ja nie lubię tak stawiać rowerów, ponieważ uważam, że takie ustawienie roweru na stojaku wypacza geometrię, wy potem nie widzicie, jaką rower ma geometrię. Zawsze po prostu na potęgę. I bo ja chcę, żeby rower stał na ziemi, dobra. Żebyście widzieli nie rozmiar. Dobra. Tego, nie dotykać. Dobrze, okej, okay, jest dobrze. No ale idźmy z tym osprzętem, bo tutaj chciałeś dużo powiedzieć, bo tak. Tutaj jest bardzo podobnie. Jedziemy z różnicami i podobieństwami. Zacznijmy sobie może od tyłu. Więc oba rowery są postawione na grupie Shimano Deore. Są to dokładnie te same przerzutki. Z tyłu, jak widzicie, mamy kasetę w obu tych modelach. Hamulec tarczowy MT200. Co do pierwszych różnic, które nam się rzucają w oczy, no to piasty Shimano w levelach są to podstawowe te piasty właśnie już z
jakżeż się to nazywa, Jan? Z łożyskami kulkowymi? Nie, właśnie. Z centerlokiem, tak. Łożyskami kulkowymi, jak to bywa w Shimano. Tak, mamy tutaj już tarczę na centerloka. Tak. Widzicie, też kaseta się trochę różni tutaj w tych rowerach. Tutaj tak samo, jeżeli chodzi o tarczę, widzicie, że jest to tarcza, tak jak Michał mówił, na 6 śrub, nie ma tej tak, centerloka. I jest to jakiś joystick pewnie, jeżeli chodzi o piastę, nie? Tak. No, coś takiego, jakaś taka podstawka. Tak, jest to chińska piasta, że tak powiem. Więc tutaj już mamy pierwszą różnicę na korzyść tego levela. Będziemy mieć też opony Schwalbe, tam są opony Crossa, więc pewnie jest to jakiś Mitas czy jakaś tańsza po prostu produkcja. Tak. Tutaj Schwalbe... Podstawowe, ale jest to Schwalbe. Ja widzę jeszcze kolejną różnicę w ramie, mocowanie hamulca. Tu mamy flat mounta już, tak. A w przypadku modelu Hexagon mamy jeszcze stare, dobre mocowanie na adapterku. Na zewnątrz i tak. Na adapterze, więc tutaj teoretycznie to powinno być trochę sztywniejsze, ten hamulec powinien trochę skuteczniej spowalniać ten rower. Jest to taka teoria. Mechanizmów korbowych jest to dokładnie to samo, podstawowy manis korbowy Shimano, mocowanie na kwadrat. Więc tutaj w tej cenie w zasadzie w tym momencie to jest standard. Tak, przednie przyrzutki, oba modele to jest dokładnie ten sam altusik. Tak. Widelce dokładnie to samo, tam są po prostu czarne golenie. Tak. Nie ma to jakiegoś wpływu większego na pracę, jest to zabieg. Ale taki paradoks, nie? Że ten w Hexagonie wygląda bardziej pro niż tak. Ten w levelu, który jest tym takim ma być tym bardziej sportowym. No i co? Największe różnice nam się nasuwają też tutaj w ramie, no bo w kokpicie jeszcze owszem, mamy tutaj jakiś mostek bardziej sportowy, taki zadarty do dołu, ustawiony w negatywie. Krótszy. Dużo krótszy, dokładnie. Tak. Natomiast największe różnice będą właśnie tutaj, jak wspomnieliśmy, w ramie. Ta rama jest taka nieco bardziej garbata, gdzieś tam wycieniowana, taka troszkę agresywniejsza. Ma wewnętrzne prowadzenie, której akurat ta rama też ma niby w przypadku przewodu, ale tylko jednego, bo tutaj pod spodem tak, no jest tutaj mishmash. Tutaj wszystko jest pociągnięte w ramie. No jest no to i ten hamulec, tak? No to jest też jedna z takich większych. Tak, różnic. No oczywiście koła te same, czyli w sensie 29 cali tej mamy, więc tak naprawdę mamy niuanse. Nawet chwyty kierownicy są te same, zobacz. W ogóle też tak samo twarde. Hamulce są też te same, blokada, manetka, blokada, jak mówiliśmy, widelec jest ten sam, więc tutaj manetka też jest taka sama. Więc tak naprawdę płacicie tyle samo. Czy który byś wybrał? No to jest dobre pytanie. To zależy do czego. Jakbym chciał po prostu wygodnie wdrapać się na jakiś nieduży... niedużą górkę, rozejrzeć się za widokiem, na dole zjeść kiełbasę, to wziąłbym sobie Hexagona. Jeżeli chciałbym się gdzieś tam bardziej poznęcać na tym rowerze, ubrać się w lajkrę i rzeczywiście gdzieś tam się pobawić, pocisnąć, no to wziąłbym sobie jednak tego levela. Więc to wszystko zależy, co wy chcecie na tym rowerze robić. A ja dodam jeszcze od siebie, że jakbym ja miał wybierać między tymi dwoma rowerami, to jeżeli miałbym ochotę na rower taki na maksa prosty, który będzie miał ten sam osprzęt, powiedzmy, albo bardzo podobny, ale będzie dużo prostszy, jeżeli chodzi o dobór tanich komponentów zamiennych, to wybrałbym Hexagona ze względu chociażby na to, że jest do niego łatwiej dopasować bagażnik, błotniki i tak dalej, plus ma z tyłu normalną piastę. Tutaj ta 141 i generalnie rzecz biorąc takie dość nietypowe rozwiązania, na przykład jak te otwory montażowe i tak dalej, są trochę trudniejsze, jeżeli chodzi o dobór różnych elementów takich dodatkowych. Czyli niby prawie to samo, niby podobne zastosowania, a są pewne niuanse, które sprawiają, że dalej Hexagon jednak mimo wszystko od levela się różni. No niby tak. A teraz jeszcze też tak mi się w sumie nasunęło, czy tak naprawdę takie rowery rekreacyjne z tą mnogością różnych mocowań pod błotniki, bagażniki, ile to jeszcze będzie trwało? Bo tak naprawdę cały czas ta oferta rowerów się mocno zwiększa. I w zasadzie gravele już na tych grubszych oponach powoli zaczynają wypierać gdzieś tam rowery MTB mocno dozbrojone pod jakieś tam wyprawy, nie? No ale to też wiesz, wszystko bo zależy... w zasadzie, nie wiem, możesz kupić takiego Bogana na 29. Ja ci zadam inne pytanie. Oponą i tu się na przykład spakować, wiesz, na jakąś dłuższą wyprawę, bo ilość mocowań jest przecież i tak dużo większa niż w tego typu rowerze. Ja ci, Michał, zadam inne pytanie. Jak zauważyłeś na przykład po ostatnich latach, czy takie rowery właśnie jak Hexagon nie przegrały jeszcze totalnie z rowerami crossowymi? Bo to jest moim zdaniem największy rywal dla tego typu. No, rowery. To się też mocno zmieniło. Ja jak zaczynałem pracować w sklepach rowerowych, to rowery crossowe to było, panie, za wąska opona w ogóle, gdzie to na tym, po Krakowie się nie da, coś tam coś. A Teraz w zasadzie no, rowery crossowe to jest... najlepiej sprzedający się rower w mieście chyba po prostu. Taki po prostu stał się taką, na co dzień. Taką kwintesencją i wręcz po prostu no, synonimem do słowa rower rekreacyjny. Taki rower. Rower tak. Do jeżdżenia. Rower dla pana po 30. Tak, po 30, ale dojechałeś nam. No. Tak już nas... Tak, no. To, nie, no, ja jeszcze nie. Tacy ludzie po to przychodzą. No, rower... Przyczepka, fotelik, ja tutaj nie będę, bąbelek. Ja nie będę tutaj stygmatyzował, ja po prostu powiem, że właśnie rower crossowy jest idealnym rowerem. Tak jak kiedyś był rower górski, bo nie było nic innego. W sensie, dobra, było, ale najbardziej ogólnym rowerem był taki rower górski. Pamiętaj, to szoko, no to będzie jechało, to wszędzie. No tak, no, a teraz masz, wiesz, to jest
zapełnienie tej potrzeby, gdzie przychodzi gościu i mówi, że chce coś takiego do miasta. Chce kupić rower, albo wie pan pokazujesz co... mu górski, on mówi, a już plecy bolą, ja bym chciał z dzieciakiem tutaj na lody skoczyć, tylko pokazujesz mu trekkinga i mówię, panie, ja nie mam 60 lat, nie będę tym jeździł na ryby, weże, daj spokój. Pokazujesz mu krosówkę i on mówi, o, super. To jest to. Czyli rowery tutaj, rowery górskie, rekreacyjne mają podgórkę. Nie wiemy, co dalej z nimi będzie, ale już przynajmniej wiecie, tak. Jeżeli byście chcieli wybierać między Miało Kozłem i Heksagonem. Miało być porównanie dwóch modeli, a odpłynęliśmy tak, trochę. Tak, dokładnie. No. Co pan, jaki pan, wie pan co, ja już nie jeździłem na rowerze 10 lat, mam dwójkę dzieci, praca, precy bolą. Wie pan, Mola, 24. Tak to być może będzie długo wyglądało. Ale w każdym razie tak być, tak? Dziękujemy za waszą uwagę. Jeżeli jeszcze jesteście ciekawi jakichś różnic między crossem, levelem, a heksagonem w ostatnich odsłonach, ostatnich wydaniach, to napiszcie w komentarzach. Postaramy się tutaj coś jeszcze dopowiedzieć. A jeszcze mieliśmy je zważyć. Dawaj, no. Co jest ważne, to cross level tutaj jest L-ką, a heksagon jest... M-ką. M-ką? Tak, to jest M-ka. To jest M-ka, czyli dwie M-ki. No tak. Dobra, okej, okay, to elegancko. I popatrzysz, że M-ka w levelu to jest 17. No lekko nie jest. Ile tam? 14,5? No nie, 15 bije. Co ty gadasz? Czekaj, nie ustabilizujesz. No dobra, około 15, pewnie 6. Musielibyśmy go na stojaku zważyć. Dokładnie. No ale już wiecie mniej więcej. Bo myślę, że tutaj... Ciekawe, czy będzie duża różnica odczuwalna. Ale wzięli, zważyli, a potem wszystko zepsuli. Postarali się na 37%. Wzięli wagę, ale nie wzięli stojaka. A tutaj M-ka to jest 19, popatrz to. No widzisz, też warto na to zwrócić uwagę. Aczkolwiek no mam wrażenie, że... takie są garbate, one wiesz, nie były wielkie. Lżejszy będzie, już czuję. No, tutaj około 15 kg. Czyli... No to jak to, panie? No to panie Krosie! Heksagon rekreacyjny. Sportowy rower jest cięższy, no... Co tu się podziało? W każdym razie tutaj skonfundowani kończymy ten odcinek. Do zobaczenia. Na razie.